Witam, nazywam się Paweł Pyra, pochodzę z Bojanowa, jest to mała wieś na Podkarpaciu. Opiekunem mojego projektu jest Maria Chrapko, a projekt to Vibe, napierśnik, który ma na celu pomóc osobom, które są niepełnosprawne pod tym względem, że nie dosłyszą, są niewidome lub kompletnie głuche. Tak jak każda zdrowa osoba, oni też chcą poruszać się po mieście, po chodnikach, po parku, bez obawy, że może grozić im jakieś niebezpieczeństwo, typu jakiś nadjeżdżający samochód, rowerzysta, czy innego typu zagrożenie, którego po prostu się nie spodziewają. I więc tak, kamizelka do tego wykorzystuje technologię TensorFlow. Jest to oprogramowanie googlowskie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Polega ono na tym, że obraz z kamer jest analizowany przez oprogramowanie i ono rozpoznaje na nim różne obiekty. Obiektem może być na przykład dziecko, samochód, więc wrzucamy do oprogramowania obraz pochodzący z kamer. Na obrazie znajduje się dziecko oraz samochód. Oprogramowanie to interpretuje i jest w stanie nam wykryć, że no, na obrazie znajduje się dziecko oraz samochód. Jest to bardzo ciekawa technologia i właśnie o nią jest oparty cały mój projekt. Polega on na tym, że dajemy taką kamizelkę, taki napierśnik osoby, która jest na przykład niedosłysząca, wypuszczamy ją w miasto i taka osoba jest w stanie bez żadnych obaw o to, że nagle coś jej wyjedzie, ona tego po prostu nie będzie słyszała, będzie mogła się poruszać po mieście na przykład. Dajmy to, że ona sobie idzie chodnikiem, z prawej strony, z tyłu nadjeżdża rowerzysta i ona chce po prostu skręcić. I na przykład nie będzie się oglądała, tylko po prostu dostanie wibrację w prawym barku z tyłu, mniej więcej, że coś się zbliża do niej. I to będzie dla niej sugestia, że jakieś zagrożenie się pojawia z prawej strony z tyłu, za niej. Tak sama sytuacja wygląda mniej więcej w przypadku osób, które są niewidome. Tutaj ma być wykorzystany system asystenta głosowego. Taka osoba po prostu idzie przez miasto, będzie na bieżąco informowana. Asystent będzie korzystał też z GPS-a i będzie informował osobę, że zbliżasz się na przykład do przejścia dla pieszych. Zatrzymaj się, masz czerwone światło, masz zielone, uważaj stopień, idź. I tak mniej więcej to by miało wyglądać. Uważaj, samochód nadjeżdża z prawej strony. Takie coś chcemy osiągnąć. To ma głównie na celu usamodzielnić osoby niepełnosprawne, żeby nie były zależne od osób trzecich i żeby mogły egzystować bez pomocy jakiejś takiej ciągłej kogoś innego. Nawet w sumie nie byłby nawet wymagany pies przewodnik dla osób niewidomych. Po prostu oprogramowanie by wszystko robiło za tego psa, mniej więcej wszystko by tak tłumaczyło. I mniej więcej to chyba wszystko. Widzę, że mi się kończy czas, więc w sumie się skończył. Więc dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego projektu. Pozdrawiam, do widzenia.